Witam i dzień dobry wszystkim z tej strony Trinity. Armia USA przeprowadza ćwiczenia rój dronów z uzbrojonymi quadcopterami. Podczas gdy bezzałogowe statki powietrzne, takie jak warte wiele milionów dolarów General Atomics MQ-1 Predator, są uzbrojone w pociski, nowa generacja niedrogich dronów Kamikadze zmienia kształt pola bitwy. Wojsko USA obawia się, że te tanie i śmiertelnie skuteczne drony mogą zmienić globalną równowagę strategiczną z USA na współczesnym polu bitwy. Aby przeciwdziałać takim pojawiającym się zagrożeniom, armia zdecydowała się przeprowadzić ćwiczenie w terenie z udziałem rój 40 quadcopterów wyposażonych w kamery, Miles i śmiertelną amunicję, napisał na Twitterze dowódca generalny Narodowego Centrum Szkoleniowego i Fort Irwin. Zaskakujący film zamieszczony na Twitterze, który zalinkuję w opisie, w niedzielny wieczór pokazuje quadcoptery zbliżające się do czegoś, co wydaje się być prowizorycznym pustynnym miastem. Nie było potwierdzenia lokalizacji, chociaż mogło to być w ośrodku szkoleniowym Fort Irwin w południowej Kalifornii. Nie było również potwierdzenia, kiedy przeprowadzono ćwiczenie szkoleniowe. Drony będą tak samo ważne w pierwszej bitwie następnej wojny, jak dzisiaj artyleria, podsumowuje na koncie armii na Twitterze. Być może armia odkryła, że te same quadcoptery kupione na Amazon były potężnymi narzędziami w wojnie przeciwko Rosji na Ukrainie. Uzbrojenie takich dronów jest jeszcze potężniejsze, ponieważ niektóre z nich zostały zamienione w drony samobójców. Pentagon dostarczył Ukrainie ponad 700 dronów wojskowych Switchblade Kamikaze. Przyszłość działań wojennych wydaje się być jasna dla armii. Małe drony samobójców do precyzyjnych uderzeń będą niezbędne na każdym współczesnym polu bitwy. Pozdrawiam, do usłyszenia.